Denis Załęcki po ogromnych emocjach, prawdziwy bad boy. Prawdziwy bad boy, ale tym razem zachowałem zimną krew, na face to face stanąłem normalnie, on do mnie podszedł głową. No, jak podchodzi głową, no to chyba wiadomo, szuka zaczepki, tak? No to poszedł odruchowy łokieć, ale uderzyłem go sprzed ramienia na 10%, nie chciałem go znokautować. No i tak wyszło. Tym razem zachowałem zimną krew, on tutaj się rzucał, nie ja. No właśnie, a co by było, jakbyś na przykład go uszkodził i nagle nie ma walki, kurde, byłby dramat i kibica też byliby rozczarowani. No byliby rozczarowani, ale kurczę, widuje mnie codziennie w hotelu, kurczę, normalnie głowa zwieszona na dół, nic do mnie nie gada, nawet się uśmiecha, dzisiaj próbował mi powiedzieć siema przy śniadaniu, tą kiwną głową, jemu nawet nie odkiwałem, a przychodzi tu, co, widzi kamerę, widzi ochronę, nagle się odpala, nagle skacze, jakby był jakiś przećpany, naćpany, nie wiem co on tam kurwa bierze, się rozgrzewa, się kurwa tak rusza. Nie wiem, co za zachowanie. Podchodzi do mnie głową, uderza głową, nie wiem, co on tam chciał ugrać. Słuchaj, zapytam Ciebie tak, bo wielu ludzi nie wie o tym, że byłeś mistrzem Polski K1 juniorów młodszych, ale pokonałeś między innymi Damiana Piskorza, co odnotowałem i muszę przyznać, że z dużym szacunkiem, bo to jest dzisiaj najlepszy zawodnik w historii, najlepszy polski zawodnik aktualnie bez podziału na kategorie w mojej ocenie, jeśli chodzi o... Pamiętasz w ogóle te pojedynki? Tak, pamiętam. Walczyłem z nim dwa razy i dwa razy wygrałem. Teraz jest bardzo mocnym, fajnym, młodym zawodnikiem. Dużo życia osiągnął, szlifuje trener Łukasz Rembalski, dobrze powiedziałem nazwisko? Tak, Rembalski, tak, Rembalski trenuje go, daje mu pełne serce, taki trener naprawdę, jeśli trener oddaje całego siebie, to naprawdę można wiele w życiu osiągnąć, a nie jak ja sobie tam tu trenuję, tu trochę tam, tu trochę tam, no i nigdy ta forma nie będzie taka zajebista, ale teraz przygotowuje się do bardzo ciężkiej walki, właśnie po walce z Alanem, z bardzo mocnym zawodnikiem czołowym, walk K1. I będziemy się bić i 2 miesiące wyjadę do innego miasta, 2-3 treningi dziennie i myślę, że wrócę na odpowiednie tory. Co się stało, Denis, że nie kontynuowałeś dalej tej kariery w K1 takiej właśnie, żeby wejść gdzieś do kadry męskiej i tak dalej, i tak dalej? Powiem Ci, że tak, tutaj koledzy, dziewczyny, jakieś tam różne wyjazdy, mecze, trochę trafiłem na chwilę tam do więzienia. No i takie życie, zacząłem brać sterydy, no i tak się zaczęło, skończyłem karierę. Ale zacząłem na nowo, także teraz mam szansę się wybić, mam te swoje 5 minut, chcę to wykorzystać, także biorę się typowo za sam sport. No i myślę, że jestem jeszcze w stanie coś osiągnąć. Jeszcze jestem młody, jestem bardzo ambitny, jestem bardzo pewny siebie, myślę, że jestem w stanie coś jeszcze osiągnąć. Zależy od tego, czy będę trenował, czy będę się opierdolał. Jak patrzyłem na wcześniejsze Twoje walki, no te właśnie z tego okresu, kiedy mocno trenowałeś, byłeś takim rozwijającym się juniorem, troszeczkę ta motoryka siadła, to ta gibkość w ogóle u Ciebie, bo dzisiaj na tarczowaniu było bardzo mocne ręce, dynamika była, ale jednak te kopnięcia gdzieś tam widać, że chyba jednak trochę usztywniło Cię to. Obejrzyj sobie jeszcze raz i zobacz, że zatrzymywałem kopnięcia. Mój tata naprawdę wie, że ja mam bardzo silne kopnięcia, byś musiał mi tarczę podtrzymać, to byś wiedział sam. Zatrzymywałem te kopnięcia i to wygląda tak, że kopię, to zatrzymuję, żeby powiedzmy 50% siły, że na 60% spadło, nie? Także zobacz sobie od początku, jak to wyglądało, jakbym miał kopać z całej siły, to dynamika naprawdę, zresztą zobacz jutro na walce, czy mi kopnięcia zostały. Ulubione kopnięcie? Kurczę, wszystkie lubię. Wszystkie, tak? Wszystkie lubię. Słuchaj, zapytam Ciebie, te emocje takie, to wszystko to Ciebie nakręca, w ogóle daje Ci takiego kopa, bo to zainteresowanie, powiedziałeś o tym zainteresowaniu na pewno, ale to jest tak, że Ty faktycznie masz taką chęć sportowego udowodnienia, że jesteś lepszy, że jesteś tym zawodnikiem, że masz ten swój prime i w tej chwili po prostu idziesz po wszystko. Tak, szczególnie chcę wszystkim hejterom udowodnić, że naprawdę mogę być jednym z czołowych zawodników w Polsce, czy w K1, czy w MMA. Wiem, że udowodnię to. Zależy to od mojej ciężkiej pracy, bo mam warunki fajne fizyczne, jestem bardzo dynamiczny, silny jestem też fizycznie. To wszystko zależy od mojej ciężkiej pracy. Jeśli się przyłożę, będę zapierdalał na treningach, no to sukcesy będą. Te sukcesy były w kategorii 63,5 kg. 63,5 kg. Teraz ile ważysz dokładnie? Teraz 106. Czyli prawie 2 razy więcej. No, prawie 2 razy więcej. Jak to w ogóle? Życie, geny. A bieganie jeszcze gdzieś tam włączasz? Coś tam włączam, teraz biegałem sprintem przed walką, żeby tam kondycyjnie się lepiej podbudować. Serce wszystko pracuje dobrze? Wszystko jest okej. Denis, powodzenia jutro, powstrzymajcie chociaż na chwilę emocje, dajcie sportową walkę, a po walce wszystko jest możliwe, wszystko się wydarzy. Nawet ja widziałem, że ludzie chyba jeszcze nawet bardziej skłóceni niż wy, godzili się, siadali, rozmawiali i potem stawali się przyjaciółmi. Ale nie w tym wypadku. Zobaczymy, czas pokaże. Dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki.